Panie profesorze, czy powikłania cukrzycy to jest ten problem, który jest w tej chwili największym wyzwaniem dla lekarzy, specjalistów, klinicystów zajmujących się tymi pacjentami? Jako największy problem postrzegam skrócenie życia pacjentów z cukrzycą. Póki co jest tak, że diagnoza cukrzycy wiąże się z krótszym przeżyciem. To jest czasami kilka, czasami kilkanaście lat, w zależności od tego, o jakich danych mówimy, ale no, musimy wszyscy pracować nad tym, żeby ta niepokojąca statystyka została zmieniona. I oczywiście do tego rodzaju sytuacji, to znaczy krótszego przeżywania, szybszej śmierci u pacjentów z cukrzycą, prowadzą przewlekłe powikłania cukrzycy. I w pierwszym rzędzie są to powikłania naczyniowe, takie jak zawał mięśnia sercowego czy też udar mózgu. Innymi słowy, pacjenci z cukrzycą żyją krócej, bo dopada ich zawał serca, udar mózgu i inne powikłania o charakterze miażdżycowym. Także takie schorzenia jak przewlekła niewydolność nerek. To wszystko no, powoduje, generuje tą niekorzystną statystykę i to jest z punktu widzenia zdrowia społecznego, to jest ten problem, z którym się w tej chwili wszyscy mierzymy. Panie profesorze, ale czy mamy pełen ogląd, ilu tak naprawdę jest pacjentów chorujących na cukrzycę? Czy dysponujemy rejestrami, które nam pokazują po pierwsze to zjawisko, a po drugie także jak są leczeni ci pacjenci, którzy dostali się do specjalisty i podjęli proces leczenia? W Polsce brakuje prawidłowo prowadzonych rejestrów w medycynie. Nie ma tak naprawdę rejestrów medycznych i możemy tylko z zazdrością spoglądać na inne, bogatsze kraje, w których tego rodzaju narzędzie, jakim są takie bazy danych, otóż w których te narzędzia istnieją i pozwalają ocenić, ilu jest chorych z daną jednostką chorobową, jak są leczeni, jakie powikłania rozwijają. Na przykład w Stanach Zjednoczonych, w Skandynawii to są dane, które są w pełni dostępne od wielu lat i dzięki temu tamtejsze gremia decyzyjne, specjaliści w zakresie poszczególnych dyscyplin klinicznych, na przykład diabetologii, mają pełny wgląd, potrafią powiedzieć, ilu jest chorych na cukrzycę. I tak jak powiedziałem, jak są leczeni, jakie powikłania rozwijają, można obserwować, co jest niezwykle ważne, trendy, które... I odpowiednio reagować, czyli na przykład można powiedzieć, że w Stanach Zjednoczonych 20 lat temu średni poziom hemoglobiny glikowanej wynosił tyle, po 10 latach tyle, a w ostatnich 2 czy 3 latach tyle, że wprowadzenie nowych terapii, na przykład stosowanych w cukrzycy typu drugiego, czy też nowoczesnych insulin, wiąże się lub nie wiąże się z poprawą ogólnej zdrowotności pacjentów z cukrzycą. W Polsce absolutnie tego rodzaju rejestry nie są dostępne. Jest jakaś szansa, żeby były? No właśnie, to jest pytanie w moim odczuciu jednak przede wszystkim do instytucji rządowych, do Ministerstwa Zdrowia. Chodzi o to, żeby była w pełni gotowa, ja bym powiedział, legislatura, żeby były przepisy prawne, które pozwalają na to i żeby były także źródła finansowania, niezależne, rządowe, państwowe, prowadzenia rejestrów i tego jak gdyby brakuje. Moim zdaniem w tej chwili już nie brakuje świadomości w poszczególnych obszarach medycyny. Nie brakuje świadomości wśród specjalistów z poszczególnych dyscyplin. Na przykład my diabetolodzy wiemy, że bardzo nam tego brakuje. Chcielibyśmy, żeby było to w Polsce dostępne. Z zazdrością patrzymy na kolejne ukazujące się w znakomitych zresztą czasopismach dane ze Szwecji czy też ze Stanów Zjednoczonych, gdzie jak na dłoni widać to, co się w tamtych społeczeństwach dzieje. Więc jeżeli pada pytanie o przyszłość tych rejestrów w Polsce, to w moim odczuciu jest to głównie pytanie do strony rządowej. Ja mam na myśli tutaj w sposób ogólny na myśli środowisko diabetologiczne, epidemiologiczne, posługiwali różnego rodzaju protezami, takimi jak na przykład dane z Narodowego Funduszu Zdrowia, z rejestrów Narodowego Funduszu Zdrowia. Znakomitą pracę w tym zakresie wykonywał na przykład pan profesor Zdrojewski i jego zespół, ale to zawsze jest pewnego rodzaju proteza. Te dane dla NFZ-u nie są generowane dla potrzeb oceny trendów epidemiologicznych. One są generowane dla potrzeb płatności, więc te dane do pewnego momentu były możliwe do zagregowania niejako przy okazji, ale wraz ze zmianą w tej chwili systemu finansowania opieki zdrowotnej będzie to coraz trudniejsze do śledzenia.